Dzień dobry Państwu. Wszemi wobec wita kapitan Lisowski. Dzisiaj już zdecydowanie bardziej widoczny Tomasz Gonerus, który będzie moim gościem. Cześć Tomku. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam A wszystko pytanie. dlatego, że zakończyły się rygorystyczne wymogi, jeśli chodzi o zakaz konkurencji w obszarach, w których współpracował z swoim poprzednim pracodawcą, więc już teraz może mówić swobodniej, co myśli, jak myśli. I mam nadzieję, że to, co powie, się Państwu spodoba. Spodoba się na tyle, że będziecie chcieli się znowu z naszym, w tym momencie takim teamem, zobaczyć, bo o czym będziemy chcieli mówić? Będziemy chcieli mówić w dniu dzisiejszym o tym, co wydaje nam się, co uważamy, przemyśleliśmy, przegadaliśmy też trochę, w co warto zainwestować, przepraszam, w roku 2023. Jeśli to, co będziemy mówić, się będzie podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, do subskrybowania mojego kanału, dodawania rady z reklamami, subskrybowania kanału i do wsparcia mojego kanału poprzez YouTube'a, Patronite czy jakiekolwiek inne wskazane na kanale formy. Moi drodzy, Fundacja Zakres, Zła Ambasada, Warnews.pl, Kapitan Lisowski, Kamilowe TV, odpaliliśmy zrzutkę po to, by wesprzeć baterię moździerzy jednego z batalionów samodzielnej brygady prezydenckiej, tak zwanej imienia hetmana Chmielnickiego, która walczy na Ukrainie, broniąc swojej ojczyzny. Ma ona nazwę Serce dla Ukrainy. Chodzi o zebranie kasy na nowy silnik do samochodu, który dzielnie używają tam w walce, a który no, był się i skończył. Tak to bywa, a one tam intensywnie pracują, te wszystkie SUV i terenóweczki. Kwota nie jest astronomiczna, cokolwiek zostanie i tak zostanie dobrze wykorzystane, spokojnie. W każdym bądź razie zachęcam do ofiarności i wsparcia. Link w opisie filmu. Dziękuję z góry, pozdrawiam, cześć. A teraz przejdźmy do rzeczy. Więc co wydaje nam się, że warto zainwestować w roku 2023, Tomku? Już, zaraz tutaj wracamy do tego. Ja na przykład ze swojej strony powiem też, że jeżeli jesteście właśnie takimi tematami zainteresowani, bo to troszeczkę odbiega jak gdyby od tej głównej tematyki, którą tutaj kapitan Lisowski prowadzi, ale to jest też niezwykle ciekawy materiał. Ekonomia, w co inwestować. Oczywiście to jest nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nas, naszych rodzin, naszej przyszłości. Więc jak najbardziej. Tak. Dobra, to przejdziemy sobie. Zrobimy taką małą prezentację. Pokażemy Wam, w co wydaje nam się, że warto zainwestować w 2023 roku. No, temat rzeka, bo tu można rozmawiać godzinami o rynkach, o inwestycjach, o tym, w co można inwestować, w co nie można inwestować, czego unikać, jak chronić ten nasz kapitał. Także tutaj chwilę przedstawimy, co by się tutaj mogło zdarzyć w tym roku. Na początku, przed podjęciem jakichś takich tutaj zadań inwestycyjnych, musimy sobie powiedzieć na kilka takich pytań. Jedne z ważniejszych pytań to jest tak, w jakim terminie chcemy sobie zainwestować? No my tutaj zrobiliśmy ten horyzont, ten 2023 rok i chcielibyśmy te inwestycje poczynić właśnie w tym roku. Czy to będzie jakoś krótkoterminowa inwestycja, czy to będzie długoterminowa, czyli tam polega na tym, że będziemy to trzymać rok. Jaki kapitał chcemy przeznaczyć na te inwestycje? Jaki ma być cel tej inwestycji? Czy to ma być bezpieczna ochrona kapitału, czyli żebyśmy ten kapitał chronili, żeby on po prostu nawet tylko ten cel inflacyjny, który mamy na chwilę obecną, osiągał, czyli chronić ten kapitał przed inflacją? Czy to ma być jakiś agresywny, inwestycyjny portfel, gdzie będziemy dużo, dużo więcej chcieli zarobić, ale przy większym ryzyku? Także no to weźmy pod uwagę, że zarabianie kiedyś dwucyfrowej wartości, jeżeli chodzi o procenty, to już był dla wielu fajny wynik, tak? Przy którym żadna lokata nawet nie miała szansy się pojawić. Obecne lokaty przy około oficjalnie podawanej 17-procentowej inflacji, w sklepach widzę tutaj 25 i parę jeszcze miejsc po przecinku, bym powiedział, bardziej, no ale zrobienie w tym momencie czegoś, co chroni nas przed inflacją, czyli minimum 17%, to jest naprawdę ciężka praca, żeby to zrobić. A to jest tylko ochrona wartości tego, co posiadamy. Znaczy to jest tak, generalnie zbudowanie takiego portfela inwestycyjnego to trwa troszeczkę czasu, bo do takiego portfela musimy sobie, najważniejszy cel, który zakładamy, to dywersyfikacja.
Czyli nie robimy, że wchodzimy w dany walor, daną jakiś instrument finansowy całym naszym kapitałem, tylko dywersyfikujemy. Troszkę wchodzimy w jakieś waluty, pary walutowe, troszkę wchodzimy ewentualnie w jakieś obligacje, w jakieś ETF-y. Ten portfel ma nas jak gdyby chronić, ale ma być taki, że niezależny. Jeżeli nastąpią jakieś spadki na tych giełdach, to musimy mieć ochronę w postaci jakichś crossów walutowych, czyli my tą złotówkę też musimy za tą złotówkę kupić, czy jakiegoś dolara, czy kupić euro, czy jeszcze w coś innego zainwestować. To jest długoterminowy proces. I na przykład dużo pytań dostaję, jak zrobić i zbudować portfel. I ktoś mi mówi, no bo potrzebuję przez 2 tygodnie portfel inwestycyjny zbudować. Nie. Nie da się takiego portfela zrobić przez 2 tygodnie, bo to jest tak, jeżeli nawet jakieś akcje do takiego portfela skupujemy, to nie skupujemy z tak zwanej dupy, za przeproszeniem, że tak brzydko powiem. Czyli dzisiaj ktoś mi tam powie, że o, kupujemy to. Dana jakaś akcja, którą chcemy kupić, ona ma być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z odpowiednią strukturą, żeby można było w tą akcję zainwestować. Czyli bardziej sugerujesz, że wybieramy sobie pewne obiekty, które byśmy chcieli u siebie zobaczyć, ale moment, w którym go wrzucimy do portfela, najpierw trzeba sobie popatrzeć odpowiednio w czasie, zrobić analizę i wybrać moment właściwy, żeby nie wybrać źle. Dokładnie. Ostatnio miałem przykład taki, że starałem się naprawiać portfele inwestycyjne wcześniejsze i tam dużo inwestycji było właśnie na takiej zasadzie, że były kupowane tak z ręki, bo ktoś powiedział, że na przykład będą rosły akcje spółek, które zajmują się konopią. No i ktoś, dobra, usłyszał, że dobra, konopia, no to dobra, kupujemy, bo odwzorował portfel kogoś tam. No i to też nie jest, to nie było kupowane praktycznie tam w odpowiednim miejscu, czyli jest tak, że jeżeli chcemy coś kupić w odpowiednim miejscu, ja jeszcze sobie tutaj pokażę, żeby coś narysować, czyli jak cena idzie do góry, to ja chcę, żeby ta cena w końcu zrobiła jakąś korektę i po takiej korekcie ja będę tutaj się dołączał i będę starał się w tym miejscu kupić ewentualnie. Nie, że... Czyli to nie jest tak, że mam 2 tygodnie na to, żeby załadować pieniądze w coś, tylko mam pieniądze, żeby załadować w to, co chcę, a moment... No trzeba odpowiednio wybrać. Tak, odpowiednio trzeba wybrać. Zawsze się mówi, że czekamy na korektę i dopiero jak ta korekta się pojawi, korekta to jest tak, że jak mamy jakiś trend wzrostowy, korekta, że ta cena spada, to jest korekta. I w tym momencie dopiero możemy sobie wchodzić i patrzeć, co się będzie dalej z tą ceną działo i jak ta cena będzie szybować do góry. Oczywiście, to jest jeszcze uwarunkowane następnymi jakimiś takimi wydarzeniami, czyli tam musi być coś z analizy technicznej, coś z analizy fundamentalnej, coś z tego, jak te rynki się generalnie nam zachowują. Czy widzimy, że te rynki będą nam spadać, bo sytuacja ogólna gospodarcza robi się krytyczna, czy te rynki będą rosły, bo widać, że tam jeszcze ewentualnie jakaś hossa się może pojawić, jakieś tam zielone światełko. I na chwilę obecną... Są jeszcze informacje insajderskie. Tak, też są insajderskie. Ale my też ślepo nie możemy patrzeć na to, co dostajemy właśnie z mass mediów i z przekazu takiego multimedialnego, bo ten przekaz, on ma zadanie zrobić to, że ci ludzie się rzucą. Rzucą się na dany walor, na dany instrument, czy to jakieś kryptowaluty, czy to złoto w nieodpowiednim miejscu, bo oni to kupią i potem oni zostają z tak zwaną przysłowiową ręką w nocniku i zapakowani w te akcje, które już dawno spadły niżej, a oni tam na górce gdzieś kupili te akcje. I zostają wtedy typowym dawcą kapitału. Tak. Pamiętajcie, pieniądze, jeżeli są gdzieś w rynku, to one nie wyparowują. One po prostu zmieniają właściciela. Tam jest zawsze przyjęte tak, że takie pieniądze płyną sobie do cierpliwych od niecierpliwych. I też się nauczcie, że na rynkach finansowych wrogiem dla inwestora jest chciwość, nadzieja i strach. I to, że każdy jest w gorącej wodzie kopany i chce bardzo szybko dużo zarobić. Pieniądze lubią spokój, ciszę i wtedy można dopiero na nich zarobić. Także to znaczy, taka... Wiesz, powiem ci, że ja może tak użyję teraz, podając nazwę pewnej spółki, co do której kiedyś dawno powiedziałem moim kolegom, sąsiadom, z którymi gadaliśmy, że gdybym miał większe pieniądze i w dłuższym czasie, to z pewnych względów bym w to wszedł. Może teraz zaskoczę parę osób, ale to chodzi o PKP Cargo, czyli drugi, jeśli albo największy, albo zaraz drugi w kolejności co do wielkości przewoźnik kolejowy w Europie, tak? Gdzie byliśmy tym krajem tranzytowym, no w tej chwili z tym tranzytem jest gorzej i słabiej z powodu wojny, teoretycznie, ale i tak pracują intensywnie i uważam, że mocno niedoszacowana jest wycena tej spółki w chwili obecnej,
A i tak będą kolejne inwestycje w infrastrukturę kolejową, więc jakość, a więc szybkość, ilość usług, które będą mogli świadczyć, z czasem będzie rosła. Oni też tam jakoś inwestują w to wszystko, więc będzie lepiej, ale to jest, mówię, to musi być w długim okresie czasu. I znacznie więcej koleją można przewieźć niż normalnie ciężarówkami przy niższych kosztach. Oczywiście. To jest a ważne. Przy naciskach proekologicznych, programach typu tiry na tory, to będzie miało znaczenie, bo no, ta elektromobilność, a pociągi najczęściej dotychczas, ekonomia przemawiała na rzecz lokomotyw elektrycznych, a nie spalinowych. Teraz zobaczymy, jak to będzie. No ale tak było i to było też forsowane przez Unię Europejską. Tak, tu się zgodzę z tobą. I mocno niedoszacowana była wycena, w związku z tym ten, kto w odpowiednim momencie, no powiedzmy na przestrzeni ostatniego roku, kupował i potrafi sobie przełożyć wajchę w pamięci, żeby nie ruszać, to uważam, że z czasem osiągnie sukces. My musimy sobie też tutaj uświadomić, jaka jest różnica pomiędzy inwestorem a traderem a handlujących na giełdach. Bo Dokładnie. inwestor, on handluje długoterminowo, kupuje, gdzie jest tanio, sprzedaje, gdzie jest drogo. Ale to Trader bardzo, albo jeszcze tylko to skończę, bardzo trader. cwanie, tak, ale No. bardzo cwanie sformułowałeś tytuł naszego odcinka dzisiejszego, bo nie powiedziałeś, czym tradować, ani nie powiedziałeś, jak inwestować długoterminowo, tylko co wydaje nam się, w co warto zainwestować i w niezbyt długim de facto okresie czasu, jakim jest jeden rok. Tak. Bo Tak taki bezpiecznie jeden sobie. rok to jest naprawdę tak w perspektywie takich inwestycji, to jest bardzo krótki czas. Tak. W jednym roku to się praktycznie taki portfel dopiero buduje. To jest dopiero zbudowanie takiego portfela, to się odbywa od kilku miesięcy do kilku lat nawet i ten portfel, on pracuje według swoich tam zasad, bo to jest tak, że my wybieramy sobie odpowiednie instrumenty tego portfela, czyli kupujemy przykładowo, powiem, akcje Tesli, trzymamy i w pewnym momencie na przykład, jeżeli te akcje rosną, to ja nie patrzę i nie wierzę ślepo, że sky in the limit, że będzie dopiero niebo będzie limitem i te akcje będą cały czas rosły. Nie, w odpowiednim miejscu, jeżeli te akcje dają nam ileś zarobić, to my to cashujemy, czyli spieniężamy te akcje. Do naszego portfela z powrotem przychodzi jakiś zapas gotówki, który inwestujemy, bądź zastanawiamy się, co z nim dalej zrobić, bo część nawet w takich portfelach można trzymać gotówkowo, ale polecam w innych walutach oczywiście na tego, nie? Także to jest długoterminowe handlowanie, szukanie fajnych okazji, wchodzenie w takie okazje, także to jest naprawdę, raz, że to jest ciężki kawałek chleba, bo taki portfel, zbudowanie to mówię, czas, czas i jeszcze raz czas, to jest do tego i odpowiedzialność, bo to jest tak, że jeżeli coś robimy, to ja na przykład swoim jakimś autorytetem staram się jakąś odpowiedzialność tutaj wdrożyć i komuś budując taki portfel, ja odpowiadam za to. I to jest też dlatego dywersyfikacja polega na tym, że muszę być przygotowany na to, że nagle może coś się stać na tych giełdach, czyli mogą być jakieś duże spadki. Dlatego też jakieś takie bezpieczniki używam w postaci ETF-ów. ETF-y to jak gdyby są też odzwierciedlanie indeksów. Indeksów typu na przykład ten S&P 500, czyli giełdy amerykańskiej. W Polsce mamy WIG 20, ETF może być nawet WIG 20. I dla mnie, ja też staram się, jeżeli ileś akcji kupuję na buy, to zawsze też staram się jakiś bezpiecznik w postaci jakiegoś ETF-a na spadki zrobić. Czyli w razie, czyli jakby był ETF to jakiś. Jest jakieś polecenie powiązania ze wskaźnikiem danej giełdy, który jeżeli runie w dół, to automatycznie nastąpią sprzedaże, tak? Nie. To jest tak, że my na przykład tamtego ETF-a sobie handlujemy na shorty, czyli na spadki. Czyli ja biorę akcje, sobie jakieś handluję na wzrosty, jakieś indeksy na wzrosty, a to może być jakieś zabezpieczenie dla mnie, że jakbym się pomylił, że tych wzrostów nie będzie, no to cena mi spadnie i na tych spadkach ja też będę zarabiał na tym. Bo to jest właśnie to, że trader, z drugiej strony trader, który handluje, to wszyscy sobie myślą, że. Znaczy generalnie jest tak, że jak ktoś zadaje mi pytanie, kim z zawodu jesteś i co robisz? Ja mówię, że traderem jestem. No to każdy, no i co dalej robisz? Ja mówię, no handluję zawodowo na giełdach, na tego. No to każdy pyta, no to przekręty jakieś tego, tutaj nie wiadomo co, szachrajstwo. Ja mówię, że nie, po prostu to jest z jednej strony spekulacja, bo to jest, my sobie te kontrakty CFD robimy, contract for difference, i to jest jak gdyby spekulacja przy tym, ale z drugiej strony ja handluję i na wzrosty, i na spadki ceny. Czyli dla mnie jako tradera zawodowego nie ma różnicy, czy ta cena wzrasta, czy ona spada, bo ja i na spadkach zarabiam, i na wzrostach.
Inwestor właśnie, jak mówiliśmy wcześniej, kupuje tanio, sprzedaje drogo, ale w drugą stronę już mu ciężej jest na przykład, chyba że to są jakieś pary walutowe, to już jest też inaczej. Dlatego trader to jest ktoś, kto korzysta z 50% rynku, z których nie korzysta inwestor. Albo z dużo, dużo większych na tego, nie? Tylko mówię, to jest też niebezpiecznie i tutaj przestrzegam, i tak jak ostatnio mieliśmy tutaj ekonomiczne takie spotkanie, przestrzegam przed tym, żeby tak wchodzić sobie, bo trader jeszcze ma takie zadanie, że on może handlować z dźwignią, czyli oj, to jest brokerzy, to niebezpieczne, jest bardzo bo musi niebezpieczne. zrobić pewien depozyt. Tak. Depozyt jest mnożony jako lewar razy x, ale w przypadku kłopotu to trzeba zwrócić tyle, co w danym momencie depozyt razy lewar. Tak? Dokładnie. I to jest Tak, bolesne. To jest bardzo bolesne i to jest właśnie to. Ale z drugiej strony bardzo dużo osób, wchodząc w taki trading i handel, oni robią na takiej zasadzie, że mają tą dźwignię, mają ten lewar. Już od jakiegoś czasu w Unii Europejskiej się troszeczkę nam to zmieniło, bo oni ograniczyli. Czyli tutaj możesz mieć do 30% taki lewar. Kiedyś było to razy 500. Teraz masz ograniczone do 30. Plus jeszcze kiedyś było, że 1/3 kapitału ci mogło wyzerować, teraz 50%, ale to i tak jest niebezpiecznie, bo no mówię, to jest tak, że ty jak gdyby masz, powiedzmy tak, masz 10 tysięcy złotych i masz dźwignię razy 30, czyli mnoży sobie 10 tysięcy razy 30, czyli handlujesz jak gdyby dużo, dużo większym kapitałem. Ale odchodzimy od tego naszego spotkania dzisiejszego odnośnie inwestycji, bo musieliśmy tutaj bardziej o tych inwestycjach porozmawiać i pewnie tutaj ludzie się będą domagać, co, jak i w co włożyć. Do tradingu No jeszcze ale kiedyś wiesz, to jest wrócimy. Taka kuchnia podstawowa dla co niektórych, No o której warto było wspomnieć. Tak. A teraz mamy tą inflację, którą wrzuciłeś na ekran. Czyli Tak. proces, przed którym się musimy bronić, a który w tej chwili niszczy nam nasze domowe portfele. Tak, i to jest dla nas największym wrogiem, to jest właśnie inflacja, bo bardzo dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy z czego, co to jest w ogóle inflacja. Każdy myśli, że inflacja to mnie nie dotyczy, ja nie jestem tym zainteresowanym, to bokiem przychodzi koło mnie. Nie. Inflacja to jest jak gdyby spadek nominalnej wartości pieniądza, który jest w naszym portfelu. Czyli jak przy obecnej inflacji, którą mamy, przejdziemy sobie dalej, bo mówiłeś o tej wcześniejszej, ale teraz ostatnie dane, które mieliśmy tutaj z ostatnich tutaj dni, to na chwilę obecną inflacja troszkę spadła do 16,6%. To są najnowsze dane za grudzień. I teraz tak, jeżeli mamy taką inflację 16,6%, to jest tak, że my praktycznie tyle tracimy w przeciągu miesiąca, bo to jest miesiąc do miesiąca, możemy rok do roku sobie to przyglądamy. Jakby to na chłopski rozum przetłumaczyć, czyli tak, na początku roku, jak powiedzmy, że weźmiemy sobie 2022, mieliśmy tutaj inflację około 8, 6 do 9, mniej więcej w tych rejonach mieliśmy inflację. I teraz tak, jeżeli ja miałem 100 zł w portfelu, szedłem do sklepu, to za te 100 zł mogłem sobie na przykładowo powiedzmy, że kupić, nie wiem, 20 kostek masła. Jeżeli inflacja była taka wysoka, to ja na przykład pod koniec tego roku, mając też 100 zł w portfelu, poszedłem do sklepu i już nie mogłem kupić sobie 100 kostek tego masła, tylko już mi wystarczyło na 70 kostek masła, bo ceny wzrosły mi. I nominalna wartość mojego portfela jak gdyby zmalała i zmniejszyła się. No i to jest generalnie wróg. I teraz tak. Ja tu też czasami polemizuję z emerytami, bo oni są bardzo jak gdyby nastawieni pro dla możnych tutaj Rzeczpospolitej Polskiej, że dostają 13, 14 emerytury, tylko to jest pusty dodruk, który też czasami zwiększa nam tą inflację. To jest tak, jeżeli sobie przyjmiemy, że mamy średnią inflację w roku tutaj w granicach, to możemy sobie powiedzieć, że od początku roku mieliśmy około 15-14% za 2022 rok. I teraz weźmiemy sobie średnią emeryturę, pomnożymy razy 12 miesięcy, dodamy 13, 14, ale sobie odejmiemy, jaką inflację mieliśmy, to się okazuje, że ci emeryci biedni, oni jeszcze w portfelu swoim tracą tam stracili 300 czy 400 zł na tym, nie? I to jest, wiecie, ja też jestem za tym, żeby pomagać tutaj emerytom, rencistom, bo no, to jest tak, jestem nauczony też szacunku dla osób starszych i fajnie, żeby się żyło też naszym emerytom dobrze. Bo wiem, jak żyją emeryci na Zachodzie. Emeryci na Zachodzie, oczywiście,
Jakieś ładna koszulka, spodenki na kancik, buciki, samochód, rower elektryczny, wycieczka tu, tam. A u nas jest to, że po prostu walka jest od pierwszego do pierwszego. Nie? I to jest też, nie jest inflacja dobrym rozwiązaniem, bo mówię, tracą na tym najbiedniejsi. I my na przykład sobie uświadomimy, że ta inflacja dla nas jest taka kosztowna, jeżeli będziemy mieć ten chleb po 10 zł. Rok temu, w grudniu, już mówiłem, że będziemy mieć wzrost inflacyjny i to taki dosyć, dosyć mocny. To już wtedy mieliśmy 8, 6, 9, 4. Tu w tych rejonach trzeba było podejmować jakieś tutaj... Nie, wiesz, tu się z tobą nie zgodzę, bo większość bardziej kumatych szefów banków centralnych zaczęła to robić w styczniu ubiegłego roku albo najpóźniej w styczniu, a nasi zaczęli to robić w połowie roku. Ja jeszcze ci powiem, że u nas w tamtym roku było mówione, że Polsce grozi deflacja. Czyli przeciwstawne założenie do inflacji. A jest stagflacja. Następnym razem, jak się spotkamy, to ci pokażę konferencję z którego dnia, z którego miesiąca, gdzie nasz tutaj prezes NBP mówi, że w Polsce grozi nawet deflacja, że nie ma inflacji. My potem jeszcze dostaliśmy, że Putin inflacja jeszcze była. Jeżeli my w tych rejonach tutaj byśmy już podjęli jakieś kroki antyinflacyjne, to byśmy na pewno nie mieli tak wysokiej inflacji. Ale to mówię, to widać jest to po tych krajach, które te działania podjęły, gdzie jest to poniżej dwóch cyfr. Stany Zjednoczone, procentach. Przecież Stany Zjednoczone bardzo szybko zareagowały i tam mamy przykład. Przykład mamy tego, że DXY. Ja wam tutaj jeszcze oprócz tego to postaram się pokazać wykresy, ale to za chwileczkę do tego przejdziemy. DXY to jest taki indeks dolara amerykańskiego do 6 najważniejszych walut na świecie, czyli tam jest dolar amerykański do franka Euro, szwajcarskiego, tak, frank, frank szwajcarski, tam jest jen. szwedzka, tak, to są właśnie te waluty wchodzą w to. I to, że Powell, szef tutaj Fedu, oni podjęli już szybciej znacznie działania odnośnie tego, żeby walczyć z tą inflacją, to teraz ta inflacja im tam spada. I jeszcze ostatnie założenia jego, takie jastrzębie, były, że oni będą bardzo mocno walczyć z tą inflacją i tego, to już teraz się zrobiły bardziej w takie gołębie, ale ze względu na to też, że dostali informację, że ta inflacja jednak zaczęła tam w miarę spadać u nich. Tak, też czytałem, że zaskoczyły ich pozytywnie dane z gospodarki. Tak, i oni też się już przestawili na to, że mówią tak bardziej gołębio, że jednak nie będą tak mocno tutaj walczyć z tą inflacją, co daje właśnie teraz tą parę dla tych wszystkich akcji, obligacji, może nie obligacji, ale dla wszystkich akcji i do tych indeksów amerykańskich, europejskich. Także to daje tutaj jak gdyby takie kopytko i to napędza. No, także tutaj tyle odnośnie inflacji i teraz przejdziemy sobie do tego, jakim kapitałem tutaj byśmy chcielibyśmy sobie tutaj handlować, jaki kapitał by był dobry tak na jakiś start takich drobnych inwestycji. Ja tutaj powiem tak, że jeżeli chodzi o takie minimum z minimum na minimum naprawdę, to myślę, że to jest tak w granicach 10 tysięcy złotych. Jeżeli mamy, no nie dysponujemy taką kwotą, bo mówię, to trzeba rozbić na ileś takich mniejszych inwestycji, ale i tak to jest... I tak jest to w sumie ciężkie do tego, żeby zdyfikować taki portfel, bo to jednak też ileś tych procent musi być w jedną stronę, w drugą. Założone jest tak, że ja teraz powiedziałem o 10 tysiącach, ale założone jest tak, żeby taki portfel zacząć budować i żeby on przynosił odpowiednie zabezpieczenie, no to musiałoby być 30 tysięcy złotych, ale też można po prostu też z tych 10 tysięcy złotych małym kapitałem i mało procentowo wzorować się na większych portfelach i tam inwestować. Czyli robić takie okopy pasta, żeby osiągnąć ten pułap 30, z których wtedy się bezpieczniej buduje taki tak, portfel. Bo to jest tak, im większy portfel jest do inwestowania, tym mamy dużo możliwości. Czyli ja mogę sobie wybrać, że mogę kupić jakieś tam akcje jakiejś firmy z Wietnamu, bo widzę, że tam będzie potencjał. Mogę sobie kupić kawę z Brazylii, jakąś arabikę, które też wezmę na termin. Mogę po prostu zdyfrykować sobie tak ten portfel, że on będzie naprawdę pracował na siebie. Przed chwilą wspomnieliśmy o tej inflacji i co tutaj zrobić dalej? No my byśmy chcieli tą naszą złotówkę, którą mamy w portfelu, chronić. Chcielibyśmy, żeby ona tutaj jak gdyby co najmniej dała nam taki zarobek, jak jest ta inflacja. Czyli docelowo, żebyśmy nie tracili mniej w portfelu po całym roku, bo my sobie przyjmujemy, że z kapitanem tutaj zakładamy ten czas inwestycyjny około tego roku, czyli 2023 rok.
Ale chyba trzeba pamiętać o tym, że musimy zarobić de facto inflację plus to, co jest podatkiem należnym od zysków kapitałowych, czyli się robi nasz cel zyskowności ponad 20 punktów, tak? No to, Realnie. To jest dużo, powiem. To jest dużo, 20 punktów przy tym I celu trzeba o tym inflacyjnym. pamiętać. Tak, też musimy o tym pamiętać, bo to jest tak, że u nas jest tak, że obojętnie, jeżeli wychodzi się z akcji do tak zwanych fiatów, to od razu trzeba podatek od tego płacić. Czyli jeżeli akcje sprzedajemy, wchodzimy do złotówki, to też to jest właśnie to, że trzeba tutaj podatki od tego płacić, ale to już mówię, bardziej tutaj doradcy finansowi będą mówić, jak to ma wyglądać. Tak, ale Naszym chodzi mi zadaniem... tylko co do zasady. Tak. Państwo i tak skasuje zawsze podatki, więc jeżeli mamy ochronić wartość bezwzględną tego, co mieliśmy, to musimy zarobić na inflację i na podatek. I dopiero wtedy mamy ochronioną wartość kapitału początkowego, a wszystko co więcej jest zyskiem. Tak, wszystko co więcej to będzie zyskiem, który możemy tutaj mieć. Dobra, przejdziemy sobie teraz do walut. Ja wam tutaj troszeczkę też pokażę na wykresach, jak to wygląda, jak my to widzimy ewentualnie na ten 2023 rok. I zaczniemy sobie od takiej jednej z ważniejszych par walutowych, czyli euro do dolara. A dlaczego od tego zaczynamy? Bo euro do dolara ma wpływ na naszą złotówkę. Ktoś powie, że nie, to nie ma wpływu w ogóle, że złotówka się rządzi swoimi prawami. Nie, nie, nie. To ma też bardzo duży wpływ na to, co się dzieje tutaj z naszą walutą, bo generalnie się przyjmuje, że jeżeli na rynkach jest jakaś ucieczka do dolara, czyli w tym przypadku, to jak sobie zobaczymy, odtąd praktycznie tutaj nam się dolar umacniał, to robi się niebezpiecznie, że wszyscy mówią, dlaczego dolar się umacnia. Dolar się umacnia dlatego, bo rynki się czegoś obawiają i rynki, czyli ludzie, instytucje wolą trzymać pieniądze w bezpiecznych walutach, czyli w takim dolarze, niż inwestować w przykład złotówki, przykład jakaś tam czeska korona, czy jakiś inny rodzaj waluty. Druga sprawa, dochodzi właśnie ta inflacja. Czyli jeżeli rząd Stanów Zjednoczonych i tam generalnie nadzór nad polityką pieniężną prowadzi Fed, oni już zaczęli, jeżeli dostali pierwsze symptomy, czyli w tych rejonach dostali pierwsze symptomy, że inflacja się tam pojawi w Stanach Zjednoczonych, to oni już wtedy zaczęli sygnał do rynku wysyłać, że będą walczyć z tą inflacją. I teraz jaka jest siła i sugestia szefa Fedu, czyli Jeronima Powella, a jaka jest tutaj naszego profesora Grapińskiego, szefa NBP. Tam jeżeli... Nie porównuj. Ale chodzi o to, Sadysta. Że... Tak, ale jeżeli tam wychodzi szef Fedu, to rynki reagują na każde jego słowo, na każdy jego przecinek. Jeżeli on powie, że albo na tutaj brak zastanowimy pewnych się, słów. Albo na brak pewnych słów, tam już te duże instytucje mają odpowiednie algorytmy. Czyli jeżeli o 14.30, przepraszam, bo to Europejski Bank Centralny, jeżeli tam o 19 dostajemy jakąś informację ze Stanów Zjednoczonych, 19.30 i przemówienie Powella, to algorytmy sczytują to przemówienie i już one wiedzą w danym momencie, na jakie słowa mają zwracać uwagę i to się przekłada na to, czy rynki idą do góry, czy na dół. To już jest też naprawdę taki high-tech i proces złożony do tego. I tam każde słowo, jeżeli potem jest konferencja i on wychodzi, odpowiada na pytania dziennikarzy, jeżeli on się zawaha albo powie, że te rynki zauważą, że jego nastawienie jakie jest do tego, to może mieć wpływ na to, co się będzie działo przez następny miesiąc, dwa miesiące, czy my będziemy mieć spadki na rynkach, czy nie będziemy mieć spadków. A u nas się to inaczej odbywa, bo u nas są układy sopockie, także my tak śmieszkujemy sobie, ale tam się waży to, że szef Fed, on ma naprawdę siłę w samych słowach i on nie musi sprawiać, żeby dolar się umacniał, wypowie, on tylko wystarczy, że powie coś. On zapowie coś i dolar się umacnia albo się osłabia. A u nas no nawet ale jak też coś Amerykanie zapowiemy... wykonali coś. No tak. Ponad 700 miliardów dolarów wpompowane w gospodarkę, żeby walczyć właśnie ze skutkami COVID-u i z inflacją obecną jako program wsparcia amerykańskiej gospodarki. Tak, drukarki też tam chodzą, się grzeją. To jeżeli sobie przypomnimy, to mieliśmy pierwsze takie tutaj kryzysy, które nastąpiły, to były właśnie te lata 2006-2007. To były właśnie pierwsze takie tutaj mocniejsze kryzysy i po tych dostaliśmy pierwszy dodruk pieniądza. Znaczy może nie dodruk, tylko te pierwsze kółe wszystkie programy, czyli wrzucenie na rynek dużej ilości pieniędzy, to spowodowało, że dostaliśmy następne hossy i wszystko do góry ładnie jechało.
To fajnie, fajnie wygląda, bo to się wydrukowało, fajnie wygląda, bo te banki miały tani pieniądz, fundusze inwestycyjne, to wrzucali dalej, żeby to inwestować. I wszyscy na tym zarabiali i się cieszyliśmy z tego. Znaczy oni się generalnie cieszyli. Teraz jest ograniczone te kółe. Tutaj faktycznie te po-covidowe, no to coś tam wchodziło do rynku. Ten dodatkowy zastrzyk pieniędzy, żeby gospodarkę ruszyć, on poszedł. I teraz też Stany Zjednoczone troszeczkę się obudziły, bo jeżeli mieliśmy tutaj te pierwsze symptomy przerywania jak gdyby łańcucha dostaw, bo Stany Zjednoczone też, jak Europa, uzależniły się bardzo od chińskiej gospodarki i tutaj wyszedł ogromny problem, że jeżeli te łańcuchy dostaw, one zostały zerwane, no to praktycznie odbije się, to odbijało się dużym rykoszetem na gospodarce Stanów Zjednoczonych. I tak samo teraz oczywiście. Europa się troszeczkę obudziła, zobaczyła, co się dzieje i już tak bardziej patrzą na to, jak zrobić, żeby te łańcuchy dostaw w przyszłości nie były takie rozlokowane po całym świecie, bo mówiliśmy, że jesteśmy globalną wioską. Chcieliśmy, no, tak było generalnie mówione, nie? Że jesteśmy globalną wioską. No jest wioską, też jakaś szansa na to, że zostanie zastopowana desindustrializacja Europy. Dokładnie, też będzie tak na tym. I teraz tak, na chwilę obecną powiem wam, co tutaj się dzieje i co nam tutaj wróży się. Mieliśmy ten trend, czyli tutaj zjazd, był to trend spadkowy, który w chwili obecnej został złamany, czyli nie obowiązuje i teraz powstał nowy, zbudował się nam trend wzrostowy. Wzrostowy trend powoduje to, że euro do dolara, euro będzie się teraz umacniało. I kwestia, czy my teraz dostaniemy korektę jakąś, czyli to, co sobie wcześniej mówiliśmy, dostaniemy jakąś korektę, czyli cena zjedzie nam troszeczkę tutaj i tutaj z tych rejonów dopiero dostaniemy mocny impuls do góry i to euro się naprawdę będzie mocno osłabiać. Są tutaj symptomy i przesłanki do tego, że ta korekta by się przydała. Wtedy oczywiście te giełdy mogą troszeczkę spadać, bo to pary walutowe mają przełożenie na to, co się dzieje na giełdach i na akcjach, że jeżeli tą korektę teraz dostaniemy troszeczkę, może nam tutaj cofnąć się to wszystko. I tak jak tutaj mówię o tym, że ten dolar może na chwilę obecną troszeczkę zyskać, to tak samo złoty w stosunku do dolara i do euro się może osłabić. Ale to będzie tak w przeciągu 2-3 tygodni do miesiąca taka korekta, że się osłabi. Potem zobaczymy, co się będzie działo tutaj na naszym podwórku, ale wtedy my tutaj przewidujemy, że będzie mówiła jakaś korekta i dalej będziemy ten trend wzrostowy kontynuować, czyli euro się będzie umacniało do dolara. Jakie to ma przełożenie na to, co się będzie działo z euro do pelena, czyli do polskiego złotego? Takie, że tutaj na polskim złotym jesteśmy cały czas w trendzie wzrostowym. Cały czas jesteśmy w trendzie wzrostowym, czyli ten trend tutaj, ta cena cały czas nam tutaj rośnie do góry. Dostajemy jakieś tutaj tylko korekty delikatnie. Te czerwone świece, które tu widzicie, bo może dla niektórych nie będzie to zrozumiały wykres, ale te czerwone świece, które tutaj dostajemy, to one są korektami, po czym są po tych korektach nowe impulsy, które dalej nam jak gdyby tą cenę wbijają do góry. I teraz tak, trzeba sobie zadać generalnie takie pytanie. Czy my chcemy trzymać sobie na przykład oszczędności w polskich złotówkach z inflacją w granicach 16,6%? Czy wolimy zainwestować i przerzucić sobie polską złotówkę w euro bądź we franka szwajcarskiego no albo w dolara? To jest fundamentalne pytanie w każdym polskim domu w tej chwili. Tak, i mieć na przykład zagraniczną walutę. No ja z jednej strony by się fajnie, chcielibyśmy powiedzieć, że tak, trzymajcie złotówka się będzie umacniała, ale z drugiej strony pamiętajcie, ta inflacja będzie nam tą złotówkę pożerała. I lepiej mieć 1% inflację w dolarze bądź w euro. Tutaj już ewenementem będzie to, co się dzieje na przykład w Japonii, bo w Japonii mamy deflację, czyli w drugą stronę idzie to do tego, niż trzymanie w złotówkach i ten portfel i te pieniądze tracą nominalnie na wartości cały czas, czyli co chwilę możemy kupić sobie mniej za te pieniądze. Także ja tutaj bym zalecał, jeżeli mamy możliwość, no to ewentualnie zamienić sobie złotówki na waluty, dolar bądź na euro. Dolar wiadomo bezpieczniejszy też jest euro też. Jeżeli sobie spojrzymy, tutaj wam też wytłumaczę, dolara do złotówki, no to są korekty, tu są impulsy. Korekty, impulsy, jeszcze postaram się narysować. Coś takiego nam się tutaj rysuje i teraz mamy korektę. Mamy odpowiednie strefy, w których tych strefach możemy dostać znowu impuls. I nie chcę tu być złym wróżbitą Tomaszem i powiem wam, że na chwilę obecną mamy tą cenę na 4,34 za dolara, bo możemy naprawdę
może nie w krótkim terminie, ale możemy dostać znowu powyżej 5 albo nawet jeszcze wyżej tą cenę. No Zobaczmy. właśnie chciałem powiedzieć, że cel w granicach 5 wcale nie jest nieprawdopodobny. Nie jest. To jeszcze będzie, być może będzie tak, że wiecie, u nas w gospodarce będzie teraz wszystko zależało od tego, czy dostaniemy pieniądze z KPO. Bo jeżeli Nie do dalej. końca. Całkiem możliwe, że część z tego jest uzależniona od tego, ile pieniędzy dostanie niemiecka gospodarka, dla której 40% polskiej gospodarki pracuje, bo wtedy Jesteśmy część z tego montownią, do nas tak. trafi. Widzisz, Więc jest to my generalnie przepływ mieszkamy pośredni. tutaj na w zachodniej części Polski Tak. i widzimy, ile tu jest stref ekonomicznych, jakie tu jest automotive cały, ile tam się produkuje części do samochodów niemieckich i w ogóle europejskich. Także to widać. Tak, tylko ja chciałem powiedzieć, że to KPO, to ono będzie takim chwilowym zastrzykiem, bo te pieniądze, które Oczywiście. dostaniemy, one będą przewalutowane i to będzie taki chwilowy zastrzyk. Ja tam liczę, że 2-3 tygodnie ewentualnie i to nie będzie tak, że dostaniemy jakiś spadek takiej ceny, tylko że ta cena będzie, ona będzie pomalutko nam się konsolidować, Czyli po krótko czym mówiąc, dostaniemy tego. chcesz powiedzieć, że gdyby KPO zostało Polsce przyznane i wypłacone, to oznaczać będzie, że spadnie kurs euro. Tak, że spadnie, że się umocni złotówka do euro, ale długoterminowo my musimy też tutaj podejmować decyzje i Tak. długoterminowo wydaje mi się, że w dalszym ciągu złotówka się będzie osłabiała. Mieliśmy przyjętą taką cenę równowagi, ona tam oscylowała w granicach właśnie 4,20, 4,30. To była taka, ani nie było za tanio to euro, ani za drogo. Ale biorąc pod uwagę tą inflację, którą teraz mamy, no to ta granica się gdy przesunęła, jest tam 4,50, 4,60. A Ale teraz notabene. patrzymy na dolara, więc. Tak, a tu jeszcze, przepraszam, przejdziemy do tego. A nota, tutaj właśnie o dolarze, tutaj dolar, ale przepraszam, bo ja mówiłem o euro, a chciałem wam ten. Ale spokojnie, Czyli z nas dwóch patrzymy. tak, O, wiemy na tego. teraz Tu była jest. cena równowagi, jak to mówię, 4,20, 4,30, ona, widzicie, tutaj się konsolidowała w tych granicach. To ona się konsolidowała w tych granicach i teraz jedziemy dużo, dużo wyżej. Jak dla mnie przyszłość to jest, mówię, że złotówka jednak będzie się tutaj osłabiała do dolara i do euro. Także samo to, że sobie odpowiedzmy na to pytanie, czy chcemy trzymać i mieć inflację 16 albo wyższą, bo zaraz dojdziemy sobie do następnych surowców energetycznych, które też są w odpowiednim miejscu do tego, żeby wzrastać, co może się przełożyć na ceny jak gdyby transportu, ceny produkcyjne produktów, co się notabene przełoży na te ceny finalne końcowe, gdzie one też znowu wzrosną. A Także one generalnie, uderzają już w nas. tak, że generalnie tutaj te pary walutowe, które mamy, no to mówię, można zainwestować właśnie tutaj w te pary walutowe. Czy to będzie właśnie euro, czy to będzie dolar, czy to będzie frank szwajcarski, a może chcecie koronę norweską, bo korona norweska też w dobrym miejscu jest, gdzie można ją kupić, bądź ewentualnie też skoncentrować się na jakichś takich innych, kanadyjczyk, czyli dolar kanadyjski, bądź ewentualnie jeszcze możemy tutaj funta mieć. Także to jest jedno z takich naszych tutaj zagadnień, które mówimy, można tutaj na spokojnie przewalutować i to będzie taka inwestycja zabezpieczająca nas przed tą inflacją. Jedna z takich. Dokładnie. Taka jedna z możliwych bezpiecznych przystani to któraś z sześciu tych topowych walut. Dobrze, przejdziemy sobie następne nasze zagadnienie, to jest inwestowanie w surowce. Tak, w surowce. Jak sobie teraz zobaczymy też na wykresy, no to surowce zawsze kojarzą się z tym, jak to surowce, to co ja mam, nie wiem, kupić sobie tam baryłkę ropy i nagle do domu dostaniemy tą baryłkę, nam ktoś przywiezie. Nie, to się właśnie opiera na takich kontraktach, że my jak gdyby nie inwestujemy fizycznie i nam to przywożą, tylko my kupujemy kontrakty, jak gdyby zakładamy się, że ta cena w przyszłości będzie wyższa bądź niższa, w zależności jak tam sobie ustalimy na tego. No i teraz tak, na chwilę obecną powiem wam, że jest parę surowców, które są w odpowiednim miejscu do tego, żeby je kupić. I tu właśnie przejdziemy sobie do tego, że jak wcześniej jeszcze mówiłem, że złoto nie jest w odpowiednim miejscu, to teraz złoto jak gdyby się znalazło w odpowiednim miejscu. Jak wcześniej mówiłem, że ropa nie jest w odpowiednim miejscu, to ropa pomalutku znajduje też się w odpowiednim miejscu. Tylko oczywiście tam ropę mamy i Brent i WTI, czyli trzeba sobie zobaczyć, którą ewentualnie można kupować. Ale notabene moim ulubionym surowcem, w który ja inwestuję, to jest kawa. To jest Powiem szczerze, kawa. od dawna zdarzało mi się czytać bardzo wielu mądrych ludzi, którzy właśnie ziarna kawy, ziarna kakao, w tym upatrywali bardzo bezpiecznych przystani na najbliższe lata do inwestowania. Tak. Znaczy, powiem tak, że generalnie kawa to jest powiązana w dużej mierze z Brazylią.
I teraz możemy sobie nawet zobaczyć, tutaj mamy wykres kawy i teraz tak, tu mamy kawę futuresy. Generalnie jeszcze mamy kontrakty cashowe, jeszcze dodatkowo tam jest dużo, dużo do omawiania tego. Ale kawa na chwilę obecną znajduje nam się tutaj w jednej fajnej strefie do ewentualnie zakończenia spadków i to jest inwestycyjnie, ja uważam, to jest jeden z lepszych walorów, które będą do tego, że mogą ewentualnie w 2023 roku zrobić i zarobić nam fajny tutaj kapitał. To jest inwestycja długoterminowa. Uważasz, że to już, ale właśnie wchodzi w tą strefę, ale jeszcze może spaść. Właśnie o to chodzi, że my, jeżeli cena na przykład dojeżdża do takiej strefy, to my mamy nie podejmować pochopnych decyzji i od razu, jak wyjdzie strefę, kupować. Ja muszę zobaczyć, ta cena nam tutaj wjeżdża w tą strefę, ja muszę dostać sygnał od rynków, że ktoś tą cenę chce tutaj wyhamować w tej strefie, bądź ona zjedzie niżej, po czym odbije, wyrysuje jakąś formację, że ja będę widział, że ktoś tą kawę kupuje inwestycyjnie. Nawet my nie będziemy wchodzić sobie na przykład teraz w to, tylko poczekamy, co się wydarzy, bo jeżeli ta cena mi pójdzie do góry, ona zrobi prędzej czy później korektę i my na takiej korekcie sobie wejdziemy. Ja będę widział tutaj czytelną strukturę i będę widział właśnie, to jest to miejsce i to jest odpowiedni czas, żeby wejść i zainwestować w taką kawę przyszłościowo. Dobrze, czyli to jest dopiero strefa, w której my musimy się zacząć dobrze poruszać, ustalić sobie pewne swoje brzegowe wartości, parametry, które podają, że to już jest sens. Musi zaistnieć odpowiednia na wykresie sytuacja dająca nam szansę zrobienia tego w dobry sposób. Tak. I dlatego właśnie budowanie to portfela, tych portfeli i portfela polega na tym, że dany walor bądź dana inwestycja znajduje się w danym miejscu o danej porze w takiej strefie, jak my teraz mamy. Pokusiłbyś się o pewne przypuszczenie. Powiedziałeś, że weszło w strefę. Jaki byłby tu punkt, w którym chciałbyś dopiero, gdyby się pojawił, wchodzić w tą inwestycję? Ja muszę zobaczyć, to jest tak, jak dla mnie inwestycyjnie, kawa jest już tak długoterminowo, nawet rok, 2 do 3 lat jest w dobrym miejscu, ponieważ my musimy znać takie szkopuły i takie informacje o kawie, że drzewka kawy owocują mocniej co 2 lata. To jest właśnie to, że ja się tym interesuję, to handluję od 4,5 roku, troszeczkę nawet zacząłem portugalskiego uczyć przez to, że te gazetki to wszystko czytam tam, interesuję się tym. Te ostatnie spadki, które mam na kawie, są związane z tym, że tam miał być przewrót zrobiony. Zwolennicy starego prezydenta, który przegrał, chcieli zrobić przewrót, bunt jak gdyby, nie udało im się. I to jest właśnie to, że ta kawa jest w dużej mierze też tam powiązana z Brazylią, z cerealem brazylijskim i to mają wpływy te spadki przez to, że te zamieszki były i to wszystko tam się odbywało. Dlatego ta kawa spadła do takich poziomów, gdzie uważam, że inwestycyjnie, długoterminowo to jest naprawdę, czy kupić jakieś tutaj, bo są ETF-y właśnie na kawę, można kupić bezpośrednio kawę gdzieś tam na jakichś kontraktach długoterminowych. Nie polecam opcji, bo opcje są już takich bardziej zaawansowanych rzeczy, ale ta kawa dla mnie jest naprawdę w dobrych tutaj rejonach. Mało tego, jak sobie spojrzymy i tak właśnie z punktu widzenia tradera, to nawet na tej kawie jest coś takiego jak Elliot. Elliot, byliśmy też bombardowani praktycznie przez to, jak Elliot generalnie był specjalistą od fal, były fale Elliota są i tak jak my byliśmy bombardowani przez tutaj tą zarazę, którą mieliśmy na świecie, to właśnie było, że no tu się kończy fala druga, tu się zaczyna fala trzecia, będziemy mieć przyrost znowu tego. Tak samo tutaj w tradingu jest przyjęte w analizie technicznej, że być może robi nam się jedynka, tu mamy teraz korektę na fali drugiej i tutaj z tego miejsca dostaniemy falę trzecią, czyli minimalnie dojechanie ceny dotąd, a maksymalnie to jest bardzo, bardzo wysoko, to trzeba było sobie to zmierzyć, to jest w granicach $300 ewentualnie za tą kawę byśmy mieli. Nie? Także tu jest duża szansa inwestycyjna i taki perełek jest bardzo dużo. Nie mówię tylko o samej kawie, bo jak teraz przejdziemy sobie do złota, to na złocie inwestycyjnie też spoglądaliśmy sobie na to i ostatnio omawialiśmy złoto, że ono miało kłopot jak gdyby z pokonaniem tego wierzchołka cena. Czyli tutaj oscylowała 2750, potem mówiliśmy, 2075. Że... Przepraszam, 2075, tak? Przejęzyczenie. Potem mówiliśmy, sorry. Że w tym miejscu nie dostaliśmy wybicia tego wierzchołka, co spowodowało, że ta cena zaczęła się osuwać nam w dół. I tak jak... Tu mieliśmy krótkoterminowy trend spadkowy, czyli tutaj był ten trend spadkowy. Teraz
jak gdyby zmieniliśmy ten trend, czyli ten trend spadkowy został zanegowany i teraz ja oczekuję jakiejś czytelnej korekty na złocie i złoto będzie w dobrym miejscu inwestycyjnym do tego, żeby można było handlować to notabene do góry. To ja zadam tutaj teraz to pytanie, bo skoro no, ja się dowiedziałem, ty też o tym wiesz, że wygląda na to, że bank centralny francuski właśnie w transakcjach międzybankowych opchnął 200 ton złota ze swoich zasobów. Wiadomo, kto to kupił. Transakcja była w sumie z jednym klientem jednorazowa. Czy takie coś ma w tym momencie wpływ na ten kurs? Taki Proszę. Pakiet? Znaczy, można by powiedzieć, że po części jakiś ma, ale nie aż tak duży, bo zupełna jest inna różnica pomiędzy ceną taką, jeżeli dostaniemy gdzieś tam w mennicach, dostaniemy tam przy dużej sprzedaży złota, a zupełnie jest inna różnica pomiędzy na przykład kontraktami tutaj takimi na różnicę ceny. Bo a dlatego powiedziałem w transakcjach międzybankowych. Tak, w międzybankowych to jest inaczej. I to jest tak, że ja już sygnały dostawałem od praktycznie pół roku, że duże banki i kraje skupują złoto. To a było... ktoś zaczął się pozbywać. Ktoś się zaczął pozbywać. Ktoś potrzebował pieniędzy za to, ktoś się pozbywał. My możemy domniemać, możemy sobie mówić, komu teraz jest potrzebne, komu są potrzebne generalnie pieniądze na tego, nie? No, wiem na pewno, że Rosja, to co już powiedziałem też u Pawła Jarzowskiego, 800 tysięcy karatów jakuckich kamyków zaczyna szukać klientów i wiemy na pewno, że złoto różnymi kanałami też stamtąd wypływa. Być może nawet dosłownie trafiło chociażby do RPA w zamian za to, co z RPA ten dziwny statek Lady Air zabrał, co jest bardzo niepokojące i bardzo zastanawia zachodnie służby wywiadowcze, co na tym statku płynie do Rosji. No tak. No ktoś musi po prostu. No Rosja ma jak gdyby zapasy tego złota. Drugą sprawą to ma tą ropę, żeby to też poszło. No jeden z większych. Oni się przygotowywali. To nie było tak, że oni tą... Oni to od jakiegoś czasu planowali, gromadzili też jakieś tam zapasy tego złota, żeby ten rubel nie dostał takim rykoszetem, jak dostał. No a dostał, bo dostał za to, co zrobili. Nie znaczy, wiem. Pamiętajmy, oni jako kraj są miejscem, gdzie są złoża i gdzie jest to złoto wydobywane, więc łatwiej im jest robić akumulację tego u siebie, chociażby poprzez rozliczne transakcje w zamkniętym obszarze rynku na terenie Rosji. U nas teoretycznie KGHM też wydobywa, rafinuje i też w dobry sposób mógłby nasz bank centralny łatwo to pozyskiwać. Czy tak robi? Nie wiem, ale byłoby to naturalne, żeby cały czas budować to. U nas tak KGHM jest takim ubocznym skutkiem wydobywania miedzi jest srebro. Może ale powiedzieć, srebra jest... już są tysiące tak, ton, ale to jest, podczas to gdy jest już... złota są tylko Dlatego tony. się śmieję, bo oni mówią, że to jest odpad, bo to jest traktowane jako odpad, bo to jest jak gdyby poboczny na tego, nie? A z drugiej strony, jeżeli sobie też przejdziemy tutaj do srebro, spójrzmy sobie na srebro. Srebro też w odpowiednim momencie było, gdzie ten trend spadkowy zawrócił na wzrostowy. I teraz tak, srebro troszeczkę różni się od złota, ponieważ złoto jest stricte inwestycyjnym walorem. No, w sumie jest używane tam, a srebro dodatkowo jest przemysłowym. Tak. Czyli musimy też sobie zwrócić uwagę na to, gdzie to jest wykorzystywane, w jaki sposób. I tak jak tutaj srebro miało odpowiednie miejsce, to też byśmy teraz mogli poczekać sobie, jeżeli się jakaś korekta tutaj wydarzy, bo my tylko domniemamy się, czy wydarzy. Jeżeli wydarzy się taka korekta i zobaczymy, że tutaj po takiej korekcie cenowej jest odpowiednie miejsce w odpowiedniej strukturze, to wtedy możemy sobie też takie srebro tutaj podkupić inwestycyjnie, bo jak dla mnie to 17, co mieliśmy tutaj dolarów, to też już było za srebro, wydaje mi się, że tanio. No zobaczymy, jak będzie. Chociaż notabene, wiecie, przez ostatni czas mówili wszyscy, że złoto jest antidotum na inflację, a złoto taniało, nie? Także to jest, trzeba też wiedzieć i szukać pomiędzy wersami to, co się dzieje i co nam mówią na tego, nie? Jak sobie też spojrzymy teraz, ropa WTI bądź ropa Brent, one są w odpowiednim miejscu, gdzie one już po tych korektach chcą pomalutku nam tutaj zawracać, czyli robić jak gdyby zawrotkę i dlatego ja się też obawiam tutaj o te nasze inflacyjne cele i założenia, bo jeżeli na chwilę obecną ropę mamy na tym poziomie, który był, cena może nam zawrócić i pojechać dużo, dużo wyżej, co się przełoży na to, nawet jak będziemy mieć kurs dolara do złotówki na obecnym poziomie, to i tak, jeżeli ropa będzie rosnąć, no to się odbije na tankowaniu tutaj przez nas paliwa. Bo to pytanie jest takie, jednak będzie ten... bo tu mówimy o ropie przede wszystkim nie rosyjskiej na tą chwilę. Nie mówimy o rosyjskiej.
Możemy sobie też zerknąć, bo ja mam akurat zestawienia, zaraz pokażę Wam. Tu mamy eksport oil rosyjski. Mamy eksport oil rosyjski, mamy nigeryjską, mamy wenezuelską, mamy saudyjską ropę, także jest masę różnego rodzaju ropy. Ja Z tym, dobrze że do widzę, Europy. mniej niż 33 dolary transakcyjna Tak. cena obecna ropy rosyjskiej, a pułap sankcyjny to dolarów 60. Każdy dorzuca do tego jeszcze koszty frachtu, które mogą sięgać i 25 dolarów do tony. Więc to się wszystko zamyka poniżej tego pułapu. I co właśnie powiedziały jeszcze Indie, że też chcą przystąpić do zakupów w pułapie cenowym, bo nie podoba im się to, jakie dostał Pakistan upusty od Rosji. Dokładnie. No i właśnie to jest to. To powiedzieć całą esencję tego wszystkiego. Tu mamy jeszcze na przykład wenezuelską ropę, nie? Która też jest no, praktycznie za grosza. Jakościowo jest bardzo dobra. Tak, za grosza, tylko no, jak przetransportować ją, nie? Bo my też tutaj opieramy się w dużej mierze na rurociągach, nie? Ale generalnie chcę powiedzieć, że ropa jest w takim miejscu, gdzie ona zawróci i też inwestowanie uważam w ropę na ten 2023 rok jako sprawdzone. Czyli możemy sobie zobaczyć, że naprawdę tutaj w tym 2023 roku inwestycja w ropę kilkumiesięczna do roku może nam tutaj też przynieść jakieś oczekiwane profity z tego, nie? Notabene, to jeżeli teraz cena ropy będzie wzrastała, no to się odbije na naszych portfelach podczas tankowania, ale nie takie cuda się zdarzały teraz na początku roku, prawda? Tutaj na tym. Ja słyszałem, że nawet teraz po Licheniu i po tych takich miejscach, to teraz ma być w Płocku następna jakaś tam budowana bazylika odnośnie tego, że tam największe cuda teraz są cenowe, się zdarzały. Bo Ale tak, mnie to nie dziwi. my się śmieszkujemy, ale to powiem wam, to było poważne, bo to z jednej strony to było trochę nie fair. Ja uważam. To nie jest nawet generalnie. Poważne. To jest w tej chwili przedmiot zgłoszeń o przestępstwie i będzie to wszystko badane przez prokuraturę, No, pewnie przez pamiętacie, komisje pamiętacie parlamentarne. W grudniu jedna ze stacji, oczywiście inna niż Orlen, zrobiła taką promocję, że złotówkę taniej może było tankować w jednym dniu. To było w grudniu wtedy, pamiętam jeszcze przed tym. A to mnie to ominęło. Tak, to była jedna stacja na C i oni mieli tak, że bardzo duże kolejki się zrobiły, zablokowali praktycznie, miasta stanęły, bo tam, gdzie były te stacje paliw, to po prostu ludzie ustawiali się w dużych kolejkach i podjeżdżali, tankowali do pełna na tego, nie? To można było obniżyć, my dostaliśmy po kieszeni. Okay. Dobra, bo my tutaj mamy tyle do omówienia, słuchacze pewnie tutaj chcieliby wiedzieć, co jeszcze tam może być, także mówię, surowce, złoto, srebro, plus jeszcze ropa, ewentualnie tak długoterminowo. Następny zakres. Ziarno kaka, ziarno kawy. kawy. Tak, to jeszcze tego. Jeżeli jesteście w ogóle zainteresowani, piszcie w komentarzach, co ewentualnie chcielibyście nam zasugerować albo wrzucić, co byśmy mogli omówić sobie tak na takich ekonomicznych następnych tutaj spotkaniach. Tudzież Bo. Czasami jest kwestia tego, gdzie można znaleźć dobre informacje, bo podam Ci przykład. W chwili obecnej konsultuję coś, co w przypadku przetworzenia odpadów przemysłowych, pohutniczych, może dać pewną, jakby to, jak to się mówi popularnie, tabletkę polimetaliczną. Gdzie będzie nikiel, magnez, żelazo i cała garść innych rzadziej występujących pierwiastków, ale teraz wycenić taką polimetaliczną tabletę wcale nie jest łatwo. Okej, żebym nie skłamał, chyba coś koło 29 tysięcy euro jest za jedną tonę metalicznego niklu. Jakoś tak. Było i 50 w Ale najgorszym okresie. Z nikiem to już w ogóle ta jest jeszcze historia długa do powiedzenia, ale I to czasami kiedyś innym razem. I czasami zawiesza się notowania takim czymś, bo są szalone. No tak, jak wyskoczyło nie? tam kiedyś i była groźba, że dwa banki inwestycyjne z Chin i jeden ze Stanów Zjednoczonych padną, co mogą w konsekwencji doprowadzić do tego, że następne banki, które tym Tak. bankom inwestycyjnym pożyczały pieniądze, też mogą upaść, to nagle anulowali wszystkie transakcje, które były na niklu i ten wystrzał, który tam był. Tak, ten wystrzał powyżej 50 tak. tysięcy dolarów. Giełda londyńska po prostu wykasowała to. No, notabene. I teraz zobaczcie, jak zwykły człowiek by na przykład tam miał jakąś pozycję otwartą, to by powiedzieli, no trudno. No cena pojechała, to nic nie możemy panu zrobić. No, a A jeżeli chodzi o naprawdę jakieś... coraz trudniej jest znaleźć miejsca, gdzie można znaleźć ceny niektórych rzeczy. Posłuchaj,
znam kogoś, kto ma do sprzedania, znaczy ma w obrocie, tak bym to powiedział, pewien pakiet metalicznego wolframu odpowiedniej czystości. No wolfram piękny, Gdzie używany. Trzeba powiedzieć, wolfram tak, ma zastosowania, powiedzmy, że militarne bardzo, tak? No i w tym momencie, jeśli się okazuje, że do jednego pocisku, a obecnie produkcja militarna bardzo idzie do góry, tak? Idzie 100 gram, bo tam jeszcze są domieszki innych metali i tyle jest potrzebne, żeby zrobić odpowiedni rdzeń w pocisku, no to całkiem sporo się robi, jeżeli ktoś ma tego 10 ton. Tak. A za kilogram cena, której nie dało się znaleźć w tej chwili na przykład na giełdzie londyńskiej, jako niezarejestrowany być może, to też jest znaczenie, no niestety, nie dostaniesz jej. Nie ma, znikł, no. Prawda, tungsten, jak to tam jest zapisane po angielsku. I no potem się okazało, że powiedzmy $870 za kilogram to jest cena taka zgody na rynku, ale że tego jest bardzo mało, a zapotrzebowanie bardzo duże, ten człowiek powiedział 930 i się zastanowię, czy chcę z wami rozmawiać. Tak? I no tak, zobaczymy, prawo jak to się popytu podaży, nie? Tak, prawo popytu podaży. I podaży. Prosta zależność z tego. No tak, ale no jest. Po prostu niektóre wskaźniki cen w Europie dla niektórych metali zostały wycięte z dostępu ogólnopublicznego. Tak. Tak, 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 tutaj bywa na tego. To jest, ja zawsze mówię, że my to jesteśmy takie myszki, które tam wielcy jedzą przy stole, jakieś okruszki spadną, to my to zbieramy jak gdyby do siebie i tym się karmimy i przez to próbujemy tutaj, dzięki temu próbujemy przeżyć, nie? Także no, różnie bywa. My tym światem nie rządzimy, ktoś inny tym światem rządzi. My możemy się tylko ewentualnie dostosować bądź rozszyfrowywać, co oni mają na myśli, co chcą nam tutaj w tym świecie pokazać. Skromnymi jesteśmy tylko zjadaczami okruchów i resztek ze stołu pańskiego. Tak, tak, tak. Dosłownie. Szanowni Państwo, wszemi wobec żegna kapitan Lisowski. Po tym, jak musiałem podjąć decyzję o tym, że materiał jest zbyt długi, aby można go było emitować w jednym kawałku. Teraz była część pierwsza. Wkrótce będziecie mogli się Państwo zapoznać z częścią drugą. Bardzo dziękuję Państwu za poświęcony czas. Jeśli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, do rozsyłania moich filmów. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, a także do dawania rady z reklamami i wspierania mojego kanału zarówno przez YouTube'a, Patronite, jak i wszystkie inne sposoby podane w opisie kanału. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Nadawał kapitan Lisowski, wzmocniony Tomaszem Gonerusem. Cześć.